Kiedy 10 lat temu Honda pokazała model CBR600F, pomyślałem sobie, o kurczę, w końcu wrócili do słynnej serii CBR-F. Jako właściciel, były właściciel już dwóch takich motocykli, F4i, mówiłem, kurczę, to może być fajne, to będzie to. Później przeczytałem specyfikację i stwierdziłem, co oni dobrego zrobili. To nie może być seria F, to może być co najwyżej CBF. Teraz, po tych 10 latach, zrozumiałem, o co Hondzie chodziło i w tym materiale porozmawiamy właśnie o tym motocyklu. Partnerem tego materiału jest Barracuda oraz Scorpion. ...2011 rok, dokładnie 10 lat temu Honda pokazała światu ten model. Wygląd to jest jedno i powiedzmy ok. Wrócili z powrotem do jednej lampy, wygląd był sportowy, pojawiła się znowu tylna kanapa, więc mówię sobie ok, to może być motocykl przyjemny, fajny, taki jak była wcześniej, seria CBR. Jednocześnie pamiętajmy o tym, że cały czas była linia RR, ta najbardziej sportowa. Natomiast ja wtedy nie rozumiałem dokładnie, o co Hondzie chodzi. Myślałem, że to jest dokładny powrót do CBR-ek, do słynnych CBR-ek, które do dzisiaj są uwielbiane przez wielu użytkowników oraz stanterów. Jeżeli zaczynacie jeździć w stancie, to każdy Wam poleci właśnie Hondę CBR. Mamy zawieszenie upside down, mamy silnik od RR-ki, mamy ten wygląd, mamy kanapę z tyłu. Ale to nie było to. Zamiast 120 koni, wcześniej 110 koni w F4i, tutaj mamy około 102 koni. Elastyczność tego silnika nadal była słaba, w dodatku liniowe oddawanie mocy to już jest ogromna legenda. I tutaj po prostu jest coś takiego, że dodajemy gazu, obroty się zmieniają, zwiększają, my jedziemy coraz szybciej, ale kompletnie nie czujemy żadnego kopa. Cyfry na wyświetlaczu się zmieniają. Robi się coraz głośniej, walimy już 200 km na godzinę i nic, jakby takie... Okej, jest to szybko, ale nie ma takiego kopa w sobie, nie? W porównaniu do na przykład PC40, która wychodziła w podobnych latach, dla mnie to była przepaść. Więc po co Honda wypuściła taki motocykl? Teraz rozumiem, po tych 10 latach rozumiem. Teraz takich motocykli jest naprawdę sporo. Mamy chociażby Kawasaki Ninja 650, wyszła Yamaha R7, Aprilia RS660, chociaż ona akurat będzie najbardziej sportowa ze wszystkich, o których dzisiaj mówimy. Dzisiaj takie motocykle są oczywiste. Wtedy Honda troszkę wyprzedziła swoje czasy, ponieważ zrobiła motocykl, który wygląda sportowo, fajnie, agresywnie. Dzisiejsza CBR 650 nawet bardziej agresywnie, bo mocno przypomina Fireblade'a, natomiast jest spokojniejsza, przyjemniejsza, wygodniejsza. Tym motocyklem jeździ się łatwo. Jeżeli kiedykolwiek jeździliście na Hondzie, więc wsiadając na ten motocykl, wszystko jest po staremu. Tutaj niewiele się zmieniło, wszystko jest pod ręką, jest łatwe i oczywiste i proste. Nudniej się generalnie nie da. To jest typowa czterocylindrówka od Hondy. Nie ma mało mocy, 102 konie wystarczy, żeby przebić barierę 200 km na godzinę i rozpędzać się poniżej 4 sekund, więc nawet nowy Golf R może nam spokojnie lizać tyły. Więc jest szybko, ale jest tak łatwo. Daga przesiadła się z 300 na 600, czyli z Ninja 300 na 600. Bardzo fajna droga, pochwalamy coś takiego. I z tego, co za chwilę usłyszycie, nie było takiego momentu strachu. Po prostu jest więcej, ale jest to
w łatwy sposób kontrolowane i to mi się podoba. Tak samo jest z hamulcami. Akurat moim zdaniem Honda tutaj trochę przyoszczędziła w porównaniu do RR-ki, ponieważ mamy standardową pompę, standardowe dwutoczkowe hamulce. Zestaw wygląda bardzo zbliżony do tego, co było w F4i, więc nie wiem, 10 lat od premiery po tych dwóch generacji, a jeśli chodzi o układ hamulcowy, niewiele się zmieniło. Nie jest to brzytwa, nie jest to bestia, ale do zwykłej, codziennej jazdy to całkowicie wystarcza. Gorzej z oponami. Tutaj akurat mamy Micheliny, Pilot Sporty. Wracają do mnie wspomnienie, bo jeździłem na Hondzie dokładnie na takich samych oponach. Dokładnie na takich samych. I co? I później już do tych opon nigdy nie wróciłem. Więc jakby to nie są najlepsze opony do tego motocykla, ale jakoś sobie radzi. W dzisiejszej pogodzie tak narzekam dla narzekania. Nie było źle, nie było tak najgorzej. O, wyświetlacz, jak na Hondy przystało, również totalnie nudny. Niewiele się tutaj dzieje. Ale jest poziom paliwa, nie? No jest poziom paliwa. I co? I działa dobrze czy okłamuje? Działa dobrze czy okłamuje? Działa dobrze. No to też jest ciekawie. Czyli mamy poziom paliwa, który działa dobrze. No, rewelacja, jakby szaleństwo w tej Hondzie po prostu. Cieszmy się z małych rzeczy, tak, to tak w Hondzie jest. Ale za to wszystko inne działa dobrze. Czasem gdzieś tam w jakichś motocyklach, szczególnie europejskich, słyszymy, że... Słyszymy. Wiem po sobie. Tutaj coś nie działa, tam się coś wykrzaczy, tutaj trzeba coś zrobić, tu nagle hamulce się kończą. W Hondzie tego nie ma, nie? On może być po tych 10 latach gdzieś tu... Gdzieś coś tam zaśniedziało, gdzieś coś się lekko zestarzało, ale nadal działa tak samo precyzyjnie i dokładnie w taki sam sposób jak kilka lat wcześniej. Tutaj mamy upside down z regulacją i to też jest delikatny ukłon w stronę usportowienia tego motocykla. I tak jak cały motocykl, silnik czy hamulce, on jest totalnie neutralny. Jest, nie jest sportowy, działa w taki sposób, żeby nam po prostu było ok. Skrzynia biegów, to w Hondach jest bardzo fajna rzecz i działa w każdej Hondzie praktycznie tak samo, czyli spokojnie, precyzyjnie, bardzo fajnie zmienia się biegi w górę, w dół. Ja się trochę odzwyczaiłem od tego, że nie mam wyświetlacza biegów, więc tutaj musiałem się przyzwyczaić chwilę do tego. To jest jak w Hondzie, to po prostu działa, nie? Tutaj trochę nam lampa z przodu zmatowiała i żarówki warto by było wymienić, ale to też jest kwestia wieku tego motocykla. Jaki on ma w ogóle przebieg, bo nawet się na tym nie skupiłem. Dobra, to nie wiadomo, jaki jest przebieg. Nie, ja mam kluczyk, ale to wiesz, 30 tysięcy w 10-letnim motocyklu? 3 tysiące rocznie? Nie, no z 3 razy musiał być cofnięty. No jak to nie? Na pewno, to widać po lampie. Chodź, Daga, chcesz poopowiadać trochę? Płakał, jak sprzedawał. Nie, ale... Coraz bardziej rozpycha. Trzeba wziąć na Instagram. Możliwe. Ten nie przeszkadzamy, ale Apex Clan działa, nie próżnuje. Trochę się rozpadało. Jak chcesz deszcza? Przejechałem dosłownie 10 metrów, jestem CMO. Wybaczcie, że w tym materiale nie skupiłem się aż tak bardzo na jeździe, ponieważ pogoda była kiepska, co tutaj dużo czarować. Akurat jak na Hondzie jeździłem, to głównie na SC, gdzie tak napierdzielało deszczem. Dobrze, dużo się nie dało sprawdzić. Sprawdzaliśmy, żeby nie wylądować w samochodzie przed nami, nie? To już było, to był ten moment, nie? Natomiast jest ze mną Daga, czyli właścicielka tego motocykla i za chwilę powiemy o tym, jak go odświeżyłaś i w jaki sposób on się teraz prezentuje. Natomiast na pewno widzów będzie interesowało, jak długo posiadasz ten motocykl, co ci się w nim nie podoba, ewentualnie jakie widzisz w nim wady. Motocykl mam, nie wiem, 4 lata chyba już. Czyli już kawałek go masz. Tak, tylko pierwszy rok on stał w zasadzie głównie w garażu, jeździłam nim tyle co po Zakopanem, więc no mało co. Przesiadłam się z 300 na właśnie CBR-kę. Bo jeździliśmy, chcieliśmy zacząć jeździć w trasy i jednak gdzieś tam chciałam mieć możliwość większej regulacji gazem, żeby było bezpieczniej przy manewrach wyprzedzania. Czyli nadal w sporcie, ale już tak wygodniej. Tak. I więcej mocy. Nie ma co ukrywać, że tutaj też chodziło o sporta, bo sporty z natury są niższe, a moje 1,59 m no, mocno mi tutaj ogranicza wybór motocykla. Tutaj staję w zasadzie prawie że pełną stopą na ziemi, więc dodaje mi to komfortu. Zdecydowanie, natomiast właśnie akurat ta CBR-ka jest tak fajna, że ja nie czuję się na niej w żaden sposób zagrożona, ta moc mnie
nie przeraża, nie przytłacza. Po 300 to było bardzo fajne przejście. Czyli generalnie jeździć się nim przyjemnie, łatwo i nawet jeżeli nie wykorzystujesz pełnej mocy, to nie ma takiego strachu, że o kurde, nie ogarnę. Nie. Miałam dwa razy na niej taką sytuację, że sobie bym przestrzeliła zakręt. I w Bartka wjechałaś. Tak, podobno. Miałam taką sytuację, że zdecydowanie uratowało mnie to, że ten motocykl wybacza. Wiadomo, na pewno nie wszystko i być może nie każdy mógłby taki motocykl mieć na pierwszy motocykl. Dziewczyna mojej postury być może nie, być może by sobie poradziła, nie wiem. Natomiast zdecydowanie wybacza dużo jest super dla osób, które chcą się nauczyć, chcą sobie zacząć jeździć gdzieś tam na tor. Zdecydowanie polecam. Nie? I to jest ważne o tym, co mówimy, że on jest wybaczający, że łatwo się nimi jeździ, biorąc pod uwagę, że on praktycznie nie ma żadnej elektroniki, która nas wspomaga. No, nie ma żadnych kagańców. Nie ma ABS-u, bez lżejszy o 5 kg. Tak, a mimo to czujesz się bezpieczny na nim. Jest absolutnie przewidywalny po prostu ten motocykl, przynajmniej w moim odbiorze. Wady jakieś? Coś byś w nim zmieniła? Takiego, jest coś, co cię wkurza w nim? Szczerze powiedziawszy nie. Ja ten motocykl uważam, że jest dla mnie idealny. Pomimo tego, że są gdzieś tam jakieś motocykle, które być może kiedyś chciałabym mieć, tak no pod siebie, pod to, co ja teraz potrzebuję, pod moje umiejętności, nic bym w niej nie zmieniała, chociaż super by było, jakby była wagi 125, gdzie mogłabym sobie nią po prostu przewijać na każdą stronę z ziemi, gdzieś tam przedstawiać, jak chcę. I teraz tak, to jest kilkunastoletni motocykl i generalnie mocno go odświeżyłaś. Tak, no udało się spełnić poniekąd marzenie moje, bo Apex Clan wypuścił 5 lat temu projekt właśnie taki deadpoolowy na Facebooka, akurat na jakiejś pani gale chyba, jak dobrze pamiętam, i spodobało mi się to niesamowicie. Ale to nie był czas, żeby mnie było w ogóle stać na takie zabawy, więc musiało to poczekać. Polecam się zapoznać z ofertą Apexów, tych oklein, bo one są po prostu genialne. Wytrzymują dużo tutaj jakość tego wykonania, ich w ogóle projekty, absolutnie wszystko. A powiesz, dlaczego Deadpool? Bo go lubię. Lubię komiksy, lubię tę postać, lubię bardzo film. Więc zdecydowanie no, jest to dla mnie strzał w dziesiątkę. No i faktycznie, oklejna sprawia, że ten motocykl się już bardzo, bardzo mocno wyróżnia i to jest fajna rzecz. Ja bym jeszcze odświeżył tą lampę. Ja na 100% mam większy przebieg, nie? To jest niemożliwe, żeby to miało 30 tysięcy przebiegów. Ale idąc dalej, mamy wymienioną kanapę i ona też jest dużo bardziej wygodna. Zresztą to sama mówiłaś. I trochę niższa. Jest trochę niższa. Motocykl tak. Jest delikatnie obniżony też na zawieszeniu, ale jeszcze nie całkiem. Mamy wymieniony układ wydechowy na Skorpiona. Zresztą taką samą puchę ja miałem u siebie. Ale mamy oryginalny katalizator zostawiony. Tak, no został. Nie wiem, może kiedyś się go pozbędziemy, póki co jeszcze sobie tam jest. Mamy też stelaż tablicy zmieniony na barakutkę. No lusterka z zintegrowanymi kierunkowskazami. Mamy manetki, mamy końcówki manetek tutaj zmienione, co jest takimi drobnymi stylistycznymi wkładkami. To tutaj kwestia wizualna, że one mi się dużo bardziej podobają. No dodatkowo jeszcze tutaj mamy standardowo stąpy i ochronę baczku. Akurat dla mnie to jest super, bo ja porysowałam zamkiem trochę niestety tutaj bak. Aż tak tutaj nie dosięgam tymi swoimi małymi nogami. Ale zdecydowanie na innych motocyklach czuję tę różnicę. Jak jest ten stąpik naklejony, to no robi to robotę. Nie? Teraz powiedz, dlaczego został oklejony? Został oklejony, ponieważ prawie skasowałam swoją Hondę. Nie zostało z niej prawie że nic. Trzeba było zmienić naprawdę wszystko. A to jest ten moment, kiedy wjechałaś w Bartka? Tak, to jest ten moment, kiedy wjechałam w Bartka. Wiele osób mi powiedziało, że to musi być miłość, że my jesteśmy jeszcze razem. Może coś w tym być, słuchaj.
Ubezpieczalnia, to jest ubezpieczalnia, że jesteście razem. No, tak, no, rozwaliłam motocykl. Czyli to jest generalnie ciekawa opcja. Przerysowałeś motocykl, możesz dać to do lakiernika albo do oklejenia, wychodzą podobne pieniądze, a masz dużo bardziej indywidualną maszynę i widzę, że też się ubezpieczyłaś na następne crashe, czyli masz crash pady. Bo żeby było śmiesznie, jak jechaliśmy na nagrywki, to uślizgnęła mi się noga i pierwszy raz od nie wiem ilu lat zrobiłam sobie parkingówkę, więc... Tak. Honda ma zmieniony oplot tutaj na Hela. Zmieniłaś na stalowy oplot. Tak, zmieniany. Dlaczego to zrobiłaś? No, dlatego, że chyba Bartek bałby się już jeździć przede mną, gdybym tego nie zrobiła, no od czasu jak w niego wjechałam. Jest różnica? Zdecydowanie, tak. Okazało się, że Honda naprawdę potrafi hamować. Bo generalnie zwykłe gumy powinniśmy wymieniać co 2-3 lata, z tego co pamiętam, a jak stalowy oplot założymy, to faktycznie te przewody wytrzymują dużo, dużo dłużej. Podsumowując, generalnie dla mnie Honda jest totalnie standardowym motocyklem, jeździ się mega przewidywalnie, ale ta nudność trochę tego motocykla jest jego największą zaletą. Tak. Jak ktoś potrafi, może z niej naprawdę dużo wyciągnąć. Bo na to, że też naprawdę można, nie? Zwłaszcza dla początkujących. I generalnie myślę, że możemy powiedzieć, że jeżeli ktoś szuka motocykla sportowego, ale usportowionego, tak można faktycznie powiedzieć, wygodnego i przyjemnego na co dzień, który nie będzie robił nam żadnych niespodzianek, jak zadbamy o hamulce, to polecamy. Tak, i kobietom polecam, zwłaszcza niskim, które gdzieś tam mają z tyłu głowy, nie poradzę sobie. Nie da się. Nie da się, w ogóle nie jest to wykonywalne. Za mała, za chuda, nie. Da się. Ja jestem przykładem, że się da. 53 kilo, 1,59 m wzrostu i naprawdę daje radę. Bardzo pod odeszczem. Jak zwykle było fajnie. No. Dziękuję. Jak zwykle było nam bardzo miło was. Taka miło było poznać. Nie wiem, może do poznania wpadnie. Słyszałem, że chcą. Jak już nas odblokują, to wpadniemy.